Cześć, nazywam się Anna Zdzieszyńska i zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Końska Dawka Rozwoju. Podcast ten jest o rozwoju i dla osób, które chcą się rozwijać, a konie są bohaterami historii i tłem do pytań, które mogą Ciebie zainspirować do pracy nad sobą. Cześć, jest takie przysłowie: czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. W dzisiejszym odcinku chcę Ciebie zaprosić do rozważań na temat pracy z nowym pracownikiem, oczywiście pokazując Tobie już tradycyjnie historię z końmi. Pierwsza sytuacja to jest wtedy, kiedy sami słyszę, jak ludzie mówią, że koń jest głupi, bo ten koń to coś tam, bo ten koń jest złośliwy. I padają różne epitety pod kątem konia. Odnoszą się one do pewnych jego zachowań, które człowiek uważa za niekorzystne. No i zaczęłam zastanawiać się, skąd się bierze ta, w cudzysłowie, głupota albo złośliwość koni, w którą w ogóle nie wierzę, tak przy okazji. Rozumiem, że czasami różnie konie się zachowują, ale jestem przekonana, że za tymi zachowaniami idzie jakaś przyczyna. I kilka razy w życiu pracowałam z młodymi końmi, i to jest ten drugi wątek. Może nie mam jakoś mega wielkiego doświadczenia w pracy z młodymi końmi, ale jednak kilka razy z tymi młodzikami pracowałam. I tak jak patrzę z perspektywy już lat, to wiem, co warto robić przy pracy z młodymi końmi. Czyli to, co moim zdaniem procentuje fantastycznie w pracy z młodym koniem, to jest spokój i zarazem bycie gotowym do szybkiej reakcji. I na przykład jak wchodzę do boksu do młodego konia i jestem niespokojna, on natychmiast będzie niespokojny. I to jest 2 razy 2 równa się 4. Natomiast to jest koń, duże zwierzę, ma czasami swój pomysł na życie, czasami się spłoszy, więc trzeba być gotowym do szybkiej reakcji. Kolejna rzecz to odwaga, czyli wchodzenie z taką odwagą, natomiast nie szarżowanie, nie podejmowanie zbędnego ryzyka. Też zawsze jakieś ryzyko podejmujemy, wchodząc do młodego konia i pracując z młodym koniem. Następna rzecz, bycie konsekwentnym, czyli robienie za każdym razem takich samych rutyn poprawnie, żeby koń uczył się takiego spokoju w tej rutynie i później dopiero wprowadzanie różnego rodzaju modyfikacji, bo jak za każdym razem coś innego będziemy przy nim robić, czy w inny sposób go czyścić, czy w inny sposób kiełznać, czy zakładać wędzidło o głowie, to ten koń trochę może w cudzysłowie zgłupieć, nie będzie wiedział, o co nam chodzi. Kolejna rzecz, cierpliwość. I w pracy z młodym koniem trzeba za każdym razem po zaproponowaniu czegoś nowego czekać na sygnał od konia, czy to przyjął. Takim sygnałem u konia to jest przeżuwanie, czyli taki ruch wargami z oblizywaniem tych warg, taki ruch jakby coś jadł, przeżuwał, trochę tak jakby żuł gumę. I koń przeżuwa właśnie jak do niego już dotarło. I czasami na to przeżuwanie trzeba po prostu poczekać. Czekać tyle, ile potrzeba. I ten brak cierpliwości to jest często zgubny. Nam się wydaje, że już zrobiliśmy coś, więc koń powinien załapać. No ale na przykład odczytywał inne bodźce, albo jest coś dla niego naprawdę nowe i tam kombinuje po swojemu. Dopiero jak da nam sygnał zwrotny w postaci przeżuwania, możemy iść dalej. Zachęcam też do tego, żeby zakładać zawsze w dobre intencje, jednak korygować nieprawidłowe zachowania. Czyli chwalić, no jak trzeba, to i karcić. I tutaj być stanowczym i konsekwentnym w tym, co robimy. O konsekwencji już mówiłam, natomiast tutaj ta stanowczość też nam się przyda. I teraz, kiedy myślę o pracy z nowym pracownikiem, to praktycznie te same myśli mam sobie do przekazania. Bo w sytuacji wdrażania nowych ludzi to potrzebny jest i spokój, i bieżący feedback, czyli reakcja nasza. Ważne jest w pracy z nowym pracownikiem porządne wprowadzenie zasad. Kluczowe jest pytanie o informację zwrotną pracownika. Czyli to w cudzysłowie to przeżuwanie. Bo jeżeli nie załapał, nie zakumał, bo na przykład jest u niego wysoki poziom stresu,
to wiadomo, że wtedy jest szansa, że wolniej pewne zasady zrozumie. A my zakładamy, że my powiedzieliśmy, to już dziękuję bardzo. No nie, niech potwierdzi, co zrozumiał, jak zamierza teraz działać, na ile ważna jest dla niego na przykład dana zasada. Warto utrzymywać pewnego rodzaju stanowczość, ale też wyrozumiałość, dlatego że ktoś uczy się czegoś nowego i zakładać w związku z tym pozytywną intencję. Jednak najważniejsze, moim zdaniem, jest poświęcenie czasu nowemu pracownikowi. Bo tak jak praca z młodym koniem oznacza dużo więcej czasu przy prostych rzeczach, tak praca z nowym pracownikiem oznacza, moim zdaniem, dużo więcej czasu spędzonego z tym pracownikiem. No i tutaj mam dla Ciebie pytania rozwojowe. Ile czasu inwestujesz w wyjaśnianie zasad, przekazywanie nowych procedur, rozmowy, jak pracownik zrozumiał te nowe zasady? Na ile jesteś konsekwentna, konsekwentny w pracy z ludźmi, w tym właśnie na przykład z nowym pracownikiem? W jaki sposób to, co mówiłam o pracy z młodym koniem, możesz przełożyć na relacje z Twoim nowym pracownikiem, nową osobą w zespole? I na koniec, czym pozwalasz nowemu pracownikowi nasiąknąć? Dzięki za dziś. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Cześć.